W dzisiejszym filmie zagramy w gierkę, w której naszym zadaniem jest rozbudowa naszego zamku. Na razie mamy taki mały zamek, ale właśnie musimy go rozbudować i musimy też naszą armię rozbudować. Nie wiem, czy pamiętacie taką gierkę, która nazywa się Warrior Army Simulator. Na moim drugim kanale kiedyś w nią grałem i teraz właśnie wydali drugą część i dzisiaj to przetestujemy. Na początku musimy iść sobie rozwalić 3 jajka tam, gdzie nas ta strzałka kieruje. Tutaj, jak widzicie, gościu już ma potężniejszą armię. My na razie jesteśmy nubasami i nic nie mamy, ale musimy sobie pójść tutaj i musimy właśnie 3 takie małe jajka rozwalić naszym tutaj nubskim żołnierzem. Zobaczmy, czy w ogóle da radę to rozwalić. No jakoś tam da radę, tak leciutko sobie kopię w to jajko. Trochę mu to zajmie, ale spokojnie poprawimy naszą armię i tutaj w ogóle za darmo mamy jakieś game passy. Polajkować gierkę, dodać do favorites i dołączyć do grupy. Aha, i 12 godzin siedzieć w gierce, no to podziękuję za ten darmowy game pass. Dobra, mamy pierwsze jajko, musimy jeszcze tutaj to rozwalić. Jeszcze tu na starcie spiny mamy w ogóle. Zakręćmy sobie spinami, może coś ciekawego nam tutaj właśnie wyleci. Tu jakiś taki młot jest, bo ogólnie ta gierka jest mega mocno rozbudowana, jakby strasznie dużo rzeczy tu można robić. Dobra, jakieś potki nam lecą. Tu jeszcze taka potka, no dobra, na starcie będziemy mieć trochę potek na pewno. Dobra, mamy jakieś takie potki. Tutaj jeszcze jedno musimy jajko rozwalić i gdzie te potki mi się dodały? Tutaj mi się te potki dodały i mamy taką, która daje plus 50% damage, to od razu ją sobie odpalmy i tutaj 100% coinów, no to też jest ważne. I teraz 2 damage powinien zadawać ten mój gościu. Dobra, i 2 damage, jakby zrobiliśmy pierwszego questa właśnie. I teraz gdzieś idzie, musimy sobie pójść, jeszcze nie wiem gdzie, ale chyba będziemy teraz musieli bronię kupić dla naszych jakby żołnierzy. Tak mi się wydaje, tutaj mamy bronię. Aha, w sumie skrzynki mamy tutaj z broniami za 175 coinów. Dobra, to otwórzmy sobie, zobaczmy, co nam wyleci. Tutaj taki mieczyk epic nam wyleciał. To chyba git, tak mi się wydaje. Teraz właśnie tu możemy sobie kliknąć i założyć jakby ten mieczyk chyba na naszego wojownika. No jak widzicie, ten wojownik nasz ma tutaj ten miecz, ale musimy sobie teraz do zamku pójść i chyba zamek zaupgrade'ować, tak mi się wydaje. Tutaj musimy jeszcze 500 coinów uzbierać i będziemy wtedy mogli upgrade zamku zrobić na level 2, no i dostaniemy kolejnego wojownika i potkę. Dobra, to musimy na pewno trochę wyfarmić się coinów. I w ogóle zobaczcie tutaj, że my mamy wojownika tu z tyłu, ale tu na przykład mamy pracowników, którzy nam drewno tutaj rąbią. Tutaj mamy jakby kopaczy, którzy nam jakby kamienie farmią i to wszystko będziemy potrzebowali właśnie do rozbudowy naszego zamku. Dobra, to musimy się w takim razie coiny pofarmić, bo jedyne czego nam brakuje to coinów. W ogóle na starcie powiem wam, że kupiłbym jedną rzecz w tej gierce, jakby jakieś game passy. Tu mamy smoka w ogóle za 600 robuxów. Tutaj mamy VIP-a i co VIP daje? VIP chest, jakieś upgrade'y i tak dalej. No to skrzynka to niedużo w sumie. Tutaj więcej wojowników. Jakiś lak, ale ja chciałbym na przykład jakąś potkę. To się wydaje mocne, ta paczka za 400 robuxów, to kupmy. Tutaj mega dużo jakby boostów dostaniemy za to. Dobra, i na razie tyle, pójdźmy porozwalać jakby te różne rzeczy, żebyśmy trochę więcej coinów zarobili. Tutaj właśnie mamy takie lepsze jajka, zobaczmy jak to szybko rozwalimy. No w sumie tak w miarę, tylko problem jest to, że to atakuje mojego wojownika. I to chyba uwali mojego wojownika, jak uwali to wojownika, no dawaj walcz z tym szybciej. Chociaż nie, dobra, weźmy go tutaj stąd, bo na razie jesteśmy zbyt słabi. Jakieś potki musimy w takim razie odpalić. Tutaj tą na damage odpalmy sobie, tą na coiny też sobie odpalmy i zobaczmy, czy teraz ten nasz wojownik to uwali. Teraz powinien to uwalić. Dobra, teraz to uwali tutaj. Dobra, i uwalone, ile za to coinów dostaniemy? 736, dobra, to już mamy na upgrade. Pójdźmy sobie zupgrade'ować, jakby tu w sumie teleport mamy i możemy tepnąć się po prostu do naszego zamku w taki sposób. Dobra, i zróbmy sobie tutaj upgrade. No i mamy trochę zupgrade'owany zamek, tutaj jakby góra doszła i mamy kolejnego wojownika, już dwóch wojowników mamy. I kolejny upgrade jest za ile? Za 250 kamienia i za 2500 coinów i kolejnego wojownika dostaniemy za to. Dobra, ale pójdźmy sobie otworzyć jakby kolejny skrzynkę i właśnie tam będziemy mieć wtedy kolejną broń dla tego drugiego wojownika, bo tu mamy dla jednego broń i tutaj dla drugiego musimy teraz ogarnąć kolejną właśnie broń. I tu w ogóle jeszcze jest armor, czyli jakby pancerz. No dobra, to pancerz w sumie kupmy. Jakiś taki uncommon pancerz niestety dostaliśmy dla niego. Dobra, mniejsza w to. Tutaj z drugiego jakiś golden pancerz. Dobra, na razie mamy dwa pancerze dla nich. Będą po prostu mieć trochę więcej życia, tak mi się wydaje, albo obrony. Załóżmy ten pancerz na tego, ten pancerz załóżmy na tego. Dobra, no i teraz już nie są takimi totalnymi nubasami. Teraz myślę, że już te jajka na luzie uwalimy. Tutaj podejdźmy. Ten tutaj z buta wali dalej to jajko. Ale no nie, no teraz na luzie to uwalimy. Tylko jakby przydałoby się na przykład to rozwalić, ale z tym wydaje mi się, że może być ciężko. Spróbujmy tutaj może z tym na początku jajem wielkim. Trochę więcej to porozwalać, żebyśmy wyfarmili w sumie 2500 coinów na upgrade kolejny zamku. To wtedy będziemy mieć trzeciego wojownika. Jakby w ogóle, czy ja mogę więcej potek odpalić naraz? Na przykład jeszcze tutaj tom na coiny. Mogę odpalić i mamy wtedy 4 potki. No dobra, to w sumie to jest spoko. Cyk, cyk. Tutaj na tego dajmy i będziemy jeszcze więcej coinów farmić. Już mamy 2200. Dobra, w sumie tak uzbierajmy do 5000 coinów i pójdziemy wtedy za to potwierać trochę skrzynek i zupgrade'ować zamek. W ogóle są jakieś dynie.
bo tutaj chyba jakiś event Halloween w ogóle jest, tak mi się wydaje. Dobra, uwalone to też jeszcze dosłownie jedno jajko musimy rozwalić. Spróbujmy z tym, ile to ma HP. 1300. O, na hita ściąga mojego tego żołnierza. Nie, nie, nie. Idź stąd. Zostawcie mojego żołnierza. 4 HP mu zostało dosłownie. To z tym na razie nie mamy szans. Musimy lepszy armor i lepszy miecz naszym wojownikom ogarnąć. Pójdźmy sobie tutaj. To na luzie powinno się udać jakby. Nie wiem, czy uwali tego tutaj. Chociaż nie, na razie fokusuję się na tym tutaj. Gosku, który ma więcej HP. Tego nie bije na szczęście. Dobra, i mamy prawie 5000 coinów. Pójdźmy za to po pierwsze zaupgrade'ować na zamek, a po drugie oczywiście wydropić sobie kolejne skrzynki. Tutaj zobaczmy, czy w ogóle kolejne nie możemy otworzyć. Mamy zablokowaną, czyli musimy kolejną mapkę odblokować jakby. Ogarnijmy mieczyk dla tego drugiego wojownika. Najgorszy nam wyleciał. Przynajmniej, żeby jakiś lepszy nam wyleciał. Chociaż nie, ten nam wyleciał. Dobra, jeszcze z jednym otwórzmy. O, teraz nam rare wyleciał. Dobra, temu drugiemu damy takiego rara. Kurczę, jeszcze jeden otworzyłem. A dobra, w sumie git, że jeszcze jeden otworzyłem, bo wyleciał nam najlepszy miecz. Pewnie można je jeszcze w jakiś sposób na goldy przerabiać. Tutaj zobaczmy w sumie w armorze. Chociaż tu nic nie jest napisane. Może na kolejnych mapkach, ale na pewno temu dajmy ten mieczyk. Dobra, i teraz obydwoje mają takie epickie mieczyki. Wróćmy się znowu do naszego zamku i znowu zróbmy upgrade. I teraz mamy już trzeciego wojownika, no i zamek się znowu zupgrade'ował. Tutaj doszły nam takie rzeczy. Ciekawe, jak w ogóle tych pracowników tutaj upgrade'ować, żeby szybciej to wszystko farmili. Tutaj mamy w sumie upgrade'y. Tutaj mamy jakby level tych pracowników, tylko to jest za gemy. Ja mam 48 gemów. Nie wiem, czy gemy się dostaje z jakiejś rebirfy czy coś. Gdzie tu w ogóle są rebirfy? Nie mam pojęcia, gdzie są rebirfy, powiem wam. I tu są monty w ogóle, ale nie mam żadnego monta. Jeszcze tutaj nagrody mamy. Tutaj są gemy, między innymi na przykład. Dobra, to sobie to podbierajmy. I tutaj będzie mieć spina za 9 sekund. Dobra, ale w takim razie zróbmy trochę większy level tym pracownikom. I tutaj jeszcze jakby zróbmy, żeby szybciej biegali. I czy w ogóle nam jacyś pracownicy doszli? Wydaje mi się, że jakiś pracownik nam doszedł teraz. Gemów już nie mamy za bardzo. Jeszcze tutaj możemy miejsce zwiększyć i wcześniej mieli 10, teraz ile mają? Ten ma 15 jeden. A nie, ogólnie wszyscy mają 15. No dobra, teraz będę więcej farmić. Jakby czy mamy już na kolejny upgrade materiał? 700 teraz kamienia potrzeba. Dobra, to teraz musimy dużo więcej tego wyfarmić. Dobra, teraz uzbierajmy 5 koła, żeby odblokować kolejną mapkę, bo jakby z tej pierwszej już mam prawie najlepsze rzeczy. Chociaż w sumie jeszcze nie do końca, bo jeszcze jednego wojownika musimy teraz ubrać. A więc pójdźmy sobie tutaj i ogarnijmy mu po pierwsze jakiś lepszy armor. W ogóle spróbujmy coś lepszego wydropić, bo jakby takie słabe same nam lecą. Tutaj czapkę w ogóle mamy, czyli tu nie tylko jakby zbroje są, tylko jeszcze czapki trzeba im ogarnąć. To jeszcze dwie czapki w takim razie musimy wydropić. I jeszcze w sumie spodnie są. Dobra, to powiem wam, że postaram się każdego ubrać w 100% i spróbujemy pokonać tego gigabossa. Jakby w ogóle nie chce mi lecieć za bardzo te czapki, tylko jedna czapka mi wyleciała. Dobra, teraz druga w końcu czapka. Na razie jakieś takie noobskie, farmerskie te czapki mamy. Teraz cały strój mi wyleciał, chyba. Dobra, i mamy trzecią czapkę. Wydaje mi się, że już mamy tyle rzeczy, że każdego ubierzemy jakby w 100%. Zobaczmy tutaj, w tym miejscu. Tutaj mamy coś takiego. Ubierzmy tutaj tego gostka w to. To zdejmijmy i jeszcze tutaj drugiego ubierzmy. No i tego musimy w to ubrać. I tutaj mamy te spodnie właśnie. I też możemy normalnie spodnie na nich założyć. Dobra, to każdy będzie w 100% ubrany. Mam nadzieję, że tyle nam styknie, żeby pokonać jakby tego giganta. Dobra, mamy 3 gostków i każdy jest ładnie ubrany. Każdy ma mieczyk. Idziemy zobaczyć, czy uda nam się uwalić tego giganta. Tutaj jakiś gość w ogóle uwala tych gigantów, bo poznikali. A nie, tutaj są. Zobaczmy, czy uda nam się go uwalić. 3 bierzemy tutaj. No jakby schodzi mu całkiem nieźle. A jak HP im spada? No powiem wam, że dużo spada. No, któryś na pewno nie przeżyje, powiem wam tego, ale może uda nam się uwalić tego gościa. Chociaż powiem wam, czy któryś nie przeżyje, ten może nie przeżyć. No, ten nie przeżył. I musimy iść teraz go odrodzić w ogóle. Ale zobaczymy, czy uda nam się uwalić tego gostka. Drugi też nie przeżyje. No proszę cię, wytrzymaj, chociaż ty uwal tego gościa. Chyba go nie uwali. No i nie, wszyscy nam padli. I teraz musimy iść ich odrodzić. Jakby to nie działa niestety tak jak w Pet Simulatorze, że cały czas sobie wszystko rozwalacie, tylko no tutaj musicie uważać, kogo rozwalacie. Tutaj normalnie mamy groby i musimy ich zrespić. No i wszyscy trzej rozpieni. Dobra, czyli na razie nie bierzmy się za tych gigantów, bo jesteśmy zbyt słabi. Tutaj w ogóle jakieś takie koło giga mamy. A nie, to jest za te spinę. Tutaj możemy sobie sklejmować spina i wtedy będziemy tym kołem mogli zakręcić sobie. No i tu co nam wypadnie? Potka jakaś mała. I tu jeszcze daily nagrody mamy. Co my za pierwszy dzień? Mam jakieś potki dwie. Dobra, na razie porozwalam sobie tutaj te jajka, bo to na luzie rozwalamy bez żadnego problemu, żeby 5000 coinów wyfarmić. W sumie już prawie mamy. Dobra, mamy już 5000. Tu jeszcze w ogóle coś jest. Tu jest jakiś budynek. I tutaj możemy jakby przerabiać itemki. Na przykład możemy sobie wrzucić dwa. I mamy 96% na golda wtedy i 4% na diament. I to kosztuje 50 gemów. No to jakby na razie sobie to odpuszczę, mam tylko 60 gemów. Szkoda upgrade'ować na tak słabych mieczach. Dobra, ale pójdźmy sobie tutaj i tu mamy kolejną mapkę. I co tu będziemy mieć? No tutaj już widzę gigabossa jakiegoś. Tutaj mamy taką roślinę gigantyczną. Ale może spróbujmy takie małe roślinki tutaj, takie najmniejsze uwalić. Zobaczymy, czy nam się to uda w ogóle. No powiem wam, że mocno jakby HP zjeżdża tym wojownikom. Ale chyba uwalimy tą roślinę. No tutaj zobaczcie, że zaraz tego uwali. No ten zaraz padnie. Ten
ten niestety padł. Dobra, zobaczmy, czy tych dwóch rozwali. To jakby musimy się wrócić na wcześniejszą mapkę, chyba tam porozwalać sobie tamte. No w jakiś sposób to rozwaliliśmy, ale musimy to poupgrade'ować. Tu jest kolejna maszynka. Tutaj mamy chyba upgrade jakiejś naszej postaci. Attack speed, szybkość poruszania, więcej miejsca, więcej gemów. I to jest za jakieś gwiazdki. To za level punkty się dostaje. Tutaj levele są jakieś. Ja chyba mam pierwszy level, bo tam zero tych punktów miałem. Ale dobra, wróćmy się tutaj i zobaczmy, ile tu mamy. No tu już mamy kamienia wystarczająco, coinów 10 koła i 1000 gemów teraz potrzebujemy. No to już będzie trudniejsze. Dobra, ale pójdźmy sobie do tamtego miejsca, gdzie się otwierały te skrzynki i otwórzmy sobie właśnie drugie skrzynki, jakby z tym mieczami i tak dalej. Teraz musimy lepsze miecze im ogarnąć. Tutaj teraz mamy tą skrzynkę. Za 4000 coinów ta skrzynka jest. Dobra, to może na początku lepszy mieczek sobie kupmy. Za 6000 coinów mieczek. Jest to na jeden miecz tylko mamy. No jeszcze najgorszy nam wyleciał. No tu ewidentnie więcej musimy przyfarbić. Dobra, zobaczmy tutaj. No ten 20 daje, no to jest lepszy jakby. Możemy go sobie założyć na tego gostka i w ogóle zobaczcie tutaj, że na tego nie mogę założyć. Jakby on dopiero za minutę 30 będzie mógł się zrespić. Zobaczmy tutaj, czy ja go nie mogę od razu odrodzić? W taki sposób? Mogę go od razu odrodzić. Dobra, to mamy tego wojownika. Za minutę 30 on chyba sam się po prostu zrespi. I tu w ogóle jest ten VIP właśnie. Tu jest skrzynka. Dobra, kupmy sobie tego VIPa za 600 robuxów. Jakby nie wiem, czy to się opłaca, no ale sobie kupmy. Dobra, i mamy kupione. I co tu mamy? No tu jeszcze obi mam przechodzić. Nie dość, że za 300 robuxów kupiłem, to jeszcze mam jakieś obi przechodzić. Dobra, odbierzmy sobie. Zobaczmy, co tu się dostaje. No halo, proszę mi coś dać. Nie wiem, czy mi coś dało, czy nie. Potek mi trochę dało na pewno. No dobra, no to chyba w miarę opłacalny ten VIP jest, tak mi się wydaje, bo dużo potek dostaliśmy. Tu jeszcze jakieś achievementy zrobiliśmy teraz. 5000 coinów, potka i spina dostaniemy tutaj. Za czas gry po prostu. Tutaj achievementy chyba tylko za czas gry są. Tu za pokonane potwory też jakieś są. Dobra, no to musimy więcej tego wyfarmić. Jakby tego gostka dajmy tu, tego tu, tego tu. Myślę, że oni wszyscy sami sobie poradzą z tymi tutaj jajkami. Jakby pojedynczo są w stanie uwalać, tak mi się wydaje. Tu w ogóle jeszcze mam jakieś takie mobki. To te myślę, że łatwiej rozwalimy. Dobra, to jeszcze jajko tu uwalmy. I pójdźmy sobie właśnie tutaj, na tego gostka. Zobaczymy, jak to nam pójdzie tutaj. No nie, no to na luzie rozwalamy. Już mamy 10 tysięcy. Dobra, spróbujmy tak 30-40 tysięcy uzbierać i wtedy otwieramy sobie skrzynki, żeby ulepszyć jakoś naszych tych wojowników, żebyśmy mogli pójść na kolejną mapkę, bo na razie jesteśmy za słabi na tamtą mapkę. Dobra, i teraz mamy już prawie 50 tysięcy coinów. Jeszcze uwalmy sobie tego, może będziemy mieć akurat 50 tysięcy. No prawie, dobra. Pójdźmy za to sobie pootwierać jakby te skrzynki. Musimy poprawić nas tym, jeżeli chcemy pójść na kolejną mapkę. W ogóle widziałem tutaj, ludzie biegają na takich montach. Na przykład zobaczcie, ten gościu sobie tu na koniu śmiga. W jaki sposób tego konia zdobyć? Pewnie w dalszych mapkach to się gdzieś kraftuje, bo w shopie mogliśmy sobie smoka kupić, jakby takiego właśnie, ale konie obstawiam, że za darmo można zdobyć. W ogóle to jakiś achievement mamy do odebrania. Aha, za pokonanie tutaj tych potworków. No dobra, no to teraz już mam 50 tysięcy. I w sumie, zanim jeszcze weźmiemy się za opening, to użyjmy tej jednej potki na laka. Gdzieś tu mieliśmy taką potkę na laka, jedną tylko. Użyjmy na razie, jeszcze dwie nam zostaną. I teraz sobie właśnie to otwórzmy. Za połowę otwórzmy skrzynki ze zbrojami, a za połowę skrzynki oczywiście z mieczami. Taki shredder nam wylecia, więc dobra, spoko. Tutaj common. Jakby i tak coś jak to nam pomoże. Tak do 25 tysięcy otwórzmy sobie te skrzynki. Tu jakaś czapka nam wyleciała. To na pewno się przyda. Druga czapka, no to już mamy trzy zbroje, dwie czapki. Jeszcze jedną zbroję, jeszcze jedną czapkę chciałem powiedzieć. Dajcie, teraz spodnie mamy. No to spodnie mamy jedne tylko. Dobra, i za drugą połowę otwórzmy oczywiście tutaj te skrzynki z mieczami. Tutaj miecze droższe są, w ogóle najlepszy nam wyleciał. No to ten mam nadzieję, że będzie dobry. Tutaj rare też spoko. No i tutaj jest ten jakiś kijek. Tutaj znowu kijek i już więcej nie mamy. Dobra, spróbujmy ten jeden topór przerobić tutaj na gold. Zobaczmy, czy to zadziała. Jakby chyba po prostu będziemy mieć 100% na golda tak naprawdę. Tutaj mamy ten topór, on daje razy 50 i mam 94%. Aha, dobra, tu mamy na sukces 25%. To nie, to jednak na razie nie. To jednak na razie tego nie przerabiamy. Na razie po prostu załóżmy sobie ten toporek na wojownika. Tutaj na tego, ten tutaj na tego, no i tutaj to na tego. I tutaj zbroje tak samo. Jak wyglądają zbroje? My mamy takie założone, a tu mamy taką lepszą zbroję. Dobra, to tu zdejmijmy tą i załóżmy tą na tego. No i tu też mamy znowu drugą lepszą. No i spodnie też musimy wymienić. I czapki też dają po 40 damage'a, więc te są mocne. I oprócz tego nic więcej niestety nie mamy. I w ogóle tu widziałem taką zakładkę z tymi właśnie montami, ale my nie mamy żadnego. Wydaje mi się, że gdzieś dalej muszą być te monty po prostu. Zobaczmy, czy jakkolwiek teraz sobie poradzimy tutaj na tej dalszej mapce. Kolejnego spina w sumie tutaj mamy. Może coś wyleci nam tutaj. Na przykład ten młotek. Nie, ale 450 gemów to też w sumie giga dobrze, bo potrzebujemy 1000 do rozbudowy naszego zamku. Zobaczmy, czy teraz sobie damy z tym jakoś radę. No trochę na pewno mniej HP im schodzi. No nie, no teraz to na luzie już to uwalamy. Dobra, to teraz zostajemy tutaj. I w sumie już nagrody na pewno kolejne mamy znowu. Tu mamy kolejne spiny. Aha, dobra, z gierki musiałem wyjść. I mamy od nowa to. I tutaj mamy coś takiego, nie wiem, to jest jakiś hełm taki gigamocny? Chyba tak. I tu jakiś miecz w ogóle, który daje 2500 damage'u. Za 15 minut gemy będziemy mieć 1500 gemów. Dobra, to musimy 15 minut jeszcze pograć i będziemy mieć wtedy na rozbudowę zamku, chociaż już i tak mam 931. I tutaj za pokonywanie tego też dostajemy po 9 gemów. Dobra, to
na Valen, trochę żebyśmy tak teraz 100 tysięcy uzbierali coinów, no i może 1000 gemów, żebyśmy mogli sobie zamek zupgrade'ować. Tutaj w ogóle za 500 tysięcy mamy kolejną jakby krainę, tu będzie chyba jakieś wyjście z zamku. No tam już może być grubo, tylko tutaj jest jakby ta wielka roślina, chciałbym pokonać tą wielką roślinę. W ogóle może sobie tu podejdźmy do niej, jakby tutaj gościem jakiś nawala, no nawalaj gościu tą roślinę. Czemu on jej nie nawala? Dobra, teraz ją nawala. I dostaliśmy 10 tysięcy za tą roślinę wielką. Chociaż nie, teraz 16 tysięcy dostaliśmy, tylko problem jest taki, że wszystkich wojowników mi ta roślina uwaliła. Dobra, ja na razie będę te małe nawalać, powiem wam. I teraz w sumie rozwalimy tutaj ostatnią tą roślinę i już będziemy mieć 1000 gemów, a więc wróćmy się ulepszyć na zamek i przy okazji też mamy sporo coinów. Musimy powymieniać wszystkie jakby rzeczy na tych wojownikach, bo na razie jeszcze mamy jakby niektóre rzeczy z pierwszego jajka, na przykład tutaj spodnie, tutaj czapka i tutaj kolejny achievement. Co teraz mamy? Znowu za gierkę, dodatkowe 50 koła, dobra, no to mi się przyda. Wróćmy się do naszego zamku. Pierwsze musimy sobie znowu tutaj zamek zupgrade'ować, a więc zróbmy sobie ten zamek i dostaniemy dwie potki za to, ale pewnie przy kolejnym będzie kolejny wojownik, no i tu będzie mieć kolejnego wojownika, trzy spiny i znowu potki. I w sumie możemy to rozbudować od razu, bo jakby tutaj nie potrzeba gemów, tylko kamienia dużo i drewna dużo, no a ci moi tutaj pracownicy dużo tego uzbierali. Dobra, to sobie to od razu upgrade'ujmy. I mamy już czwartego wojownika. No i teraz nasz zamek zaczyna wyglądać już konkretnie. Już tutaj taki zamek mamy. No i do kolejnego już nam dużo brakuje. 5000 gemów w ogóle. No to już chyba będzie trudne. Mamy jednego gema na razie. Ewentualnie tu trzy spiny mamy. Może tutaj nam coś wyleci. Tutaj potka, to nie za dobrze. Z drugiego spina też potka. I z trzeciego może coś lepszego. No i też potka, ale przynajmniej lepsza potka. Dobra, za 74 koła musimy sobie otworzyć jakby tutaj resztę. Jeszcze mamy potkę na laka, więc git. Tutaj znowu za połowę to... teraz w ogóle jakiś taki epic nam wyleciał. Czapka epicka. Jakiś taki Dominus ala. Chociaż powiem wam, że tutaj więcej wydam na te ubrania, bo tutaj w ubraniach dużo musimy zupgrade'ować, a bronie w sumie dobre mamy. Teraz jakaś rare czapka. No i trzeci rare, dobra, to czapki już mamy mega dobre, jeszcze spodnie musimy lepsze ogarnąć. No i na przykład tu takie rare spodnie mamy. Tutaj epickie spodnie. Dobra, i za resztę mieczyki otwórzmy sobie. Jeszcze dwa toporki by nam się przydały. No ale niestety kijek dostajemy. No i tutaj z tych skrzynek nic dobrego nam niestety nie wyleciało. Dobra, ale i tak poprawimy naszych wojowników, no i jeszcze jednego całkowicie musimy ubrać. Jakby na pewno teraz spodnie musimy wymieniać. Tutaj tą czapkę też. Chociaż w sumie czy ja tak naprawdę tu Equibest nie mogę kliknąć. Mogę kliknąć, a ja to tak pojedynczo wymieniam. Dobra, tu tak samo zróbmy Equibest. Dobra, i teraz już mamy czterech tak konkretnie ubranych wojowników. Zobaczmy, może czy na przykład tą roślinę tutaj uwalimy. Ile ona ma HP? Ma 2200 HP. Zobaczmy, czy kiedyś naszego wojownika uwali, czy my ją uwalimy. Nie, chyba żadnego nie uwali wojownika. To już nieźle poprawiliśmy nasz team. I 15 koła za nią dostajemy. Tutaj w ogóle jakiś taki posąg jest. Co to jest? Dlaczego ten posąg jest? Chyba ozdoba jest po prostu. Ewentualnie możemy tutaj spróbować to uwalić. Zobaczymy, ile za to dostaniemy. Jakby teraz myślę, że nie uwalę już naszego wojownika. Żadnego, znaczy ta roślina 3000 dostaliśmy za nią. Tylko problem jest taki, że tu dużo lepszy gościu ze mną to nawala. I on więcej damage'u zadaje. Chociaż w sumie potki tu jeszcze nie mam odpalonej. Chyba jakieś na coiny, wydaje mi się, że nie mam. A nie, tą jedną miałem. Tej na coiny nie mamy. No i teraz wszystkie są. No trochę się tu farmi, powiem wam. Dobra, spróbujmy dofarmić 500 koła, żeby to odblokować jeszcze tutaj tą mapkę. I też w ogóle z tego co widzę, tu mamy 4 te punkty. Jakby teraz możemy sobie tutaj attack speed na przykład zwiększyć. No i mamy więcej atak speeda, jakby szybciej będziemy chyba nawalać, tak mi się wydaje. Dobra, postaram się uzbierać teraz te 500 koła. Dobra, i mamy już końcówkę. Rozwalimy tutaj jeszcze jednego i będziemy już mieć kolejną mapkę, tylko problem jest taki, że uwalili moich wojowników. Wróćmy się na początku tutaj i ich odwróćmy znowu. Jak tu w ogóle upgrade wygląda? W ogóle tutaj nam się poupgrade'owało. Zobaczcie, ile to w ogóle jest jakby tego. Żelaza? Może dalej żelaza będziemy jakieś potrzebować. Tak mi się wydaje, no bo zobaczcie, że ci nasi pracownicy tutaj układają takie sztabki, albo to są kamienie? Ciężko powiedzieć. Coś tam układają. Dobra, ale wróćmy się tutaj i odblokujmy sobie tą mapkę. I mam nadzieję, że tu już będą te monty właśnie, żeby można było kraftować te konie. Zobaczmy tutaj. Tu mam jakiegoś smoka w ogóle. To już takie smoczki są. Ciekawe, ile one mają HP. 15 tysięcy. Dobra, to nie, nie. Od razu tutaj. I tu mamy właśnie te konie. Co tu potrzeba? I możemy sobie wybrać. No dobra, to ja bym chciał takiego konia. I tu normalnie mamy. I on ma jakiś damage w ogóle. Możemy teraz tak sobie śmigać na tym koniu. No to jest w sumie mocne. I tutaj dalej mamy jakieś giga smoki. Dobra, powiem wam, że jak chcecie kolejny odcinek z tej gierki, to piszcie. Sprawdźcie sobie ten, który wam się wyświetla i do następnego.